Czy MZK dobrze zrobiło, że podwyższyło ceny biletów? Mi się wydaje, że nie, bo to są jednak linie, które jeżdżą ludzie, nie? I wiadomo, niektórzy jeżdżą, młodzież na przykład nie ma pieniędzy tak samo do pracy dojeżdżać. Takie jest moje zdanie, nie powinni podwyższać cen. Absolutnie, że nie, że straciło na tym dużo. Teraz będzie dużo turystów i w tym czas nie będą mieli takich dochodów jak rok temu. No wie pani co, no na pewno niedobrze, ale ja akurat nie jeżdżę za dużo autobusami, więc... No ale myślę, że chyba niedobrze, bo wiadomo, że i bilety i tak są drogie, a jednak no ludzie no nie mają tyle pieniążków, a dużo jeżdżą. Nie podoba mi się to, za wysoko. W Poznaniu jeżdżę, jest taniej, w Słupsku jest taniej, u nas jest drogo. No proszę panią, kiedy to jest dobrze? Jak jest jakaś podwyżka, nigdy nie jest dobrze. Każdy będzie narzekał, każdy Polak jest nauczony, żeby narzekać. Czy potrzeba, czy nie potrzeba, no i tak narzekamy cały czas. Ale... Wie pani, gdyby były zarobki, była praca, to by było, to nie jest adekwatne, no bo to jest mimo wszystko, pracy ludzie nie mają. I... Niestety. Ci, co nie mają, na chleb, na to, na leki, to jeszcze doskoczyło, że trzeba jeszcze na autobus. No bo taka starsza pani, która bardzo ciężko jej iść, no musi pojechać, nie? Nic nie jest dobrze, co drożeje. No ale takie benzyna podrożała, to musiałby bilet podrożyć.